Hej, hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku w świecie, takim troszeczkę wcześniejszym Harry'ego Pottera. Tutaj widać, mamy wyścigi, jak i zadanie, które jest widoczne z lewej strony, czyli poćwicz latanie przy wieży Kingsbridge. Rebellion. A tu jest tutaj, faktycznie, my tu byliśmy, poczekajcie, to my teraz mamy zaklęcie, żeby coś z tym zrobić. Który to było? Czy to będzie teraz? No właśnie, teraz sobie z tym poradzimy na spokojnie i z tego co pamiętam... O matko, chyba coś popsułam. Tu będzie... Tylko ludzi nie zabić. Proszę bardzo. No teraz easy, prawda? No, już? A nie, bo to nie jest to. Przepraszam. Ale jest tylko... Dobra, połóżmy tu na razie w tu. Teraz mi potrzebne Revelio, bo nie widzę, gdzie mamy tu... Ach, po drugiej stronie aż. Tak, tutaj te płatki już rzucałam. Czekajcie, sprawdzimy to, żebym ja nie ciągnęła tej kuli. Tak, tutaj. Okej. Okay. Mhm. Lumos. Wingardium Leviosa. No nie Lumos, no nie Lumos. Heh, jak śmiechowo, patrzcie. Mhm. That's that. Settled. I mamy kartenkę. Proszę bardzo. Czyżby, czyżby? Ile nam tam jeszcze brakuje do odblokowania kolejnego slotu? O, mamy punkt talentu. Kolekcje? Dobra, te kolekcje to może nie, ale... Zobaczmy, czy z walki nam tutaj coś wskoczyło. O proszę, pokonaj Inferiusy. Nagroda, przepis atrybutu wyposażenia. Możemy odebrać i... Ach, to się cały czas tworzy, to tak samo. I tu nam też jeszcze delikatnie brakuje. Misje. 0/18, 5, 2, 6, eksploracja. Sprawdzamy, o to chyba możemy Okej. Okay. Otwieramy nagrody. Bo zrobiłam jedną platformę. O, a tu nam ile brakuje? 8 na 10, czyli jeszcze dwie łamigłówki Merlina. Rozwiąż tajemnicę Hogwartu. Czyli tu mieliśmy jedną. Dopasowany frak, no ja wiem. To nas interesuje, no to nam daje, zwiększa nam inwentarz, jakby nie patrzeć, więc zobaczmy jak to wygląda w ogóle w tej chwili. No proszę, no właśnie, no trochę się powiększył jak nic, bo wcześniej nie musieliśmy w ogóle przewijać. Te są wyjątkowe, wszystkie lepsze, te moglibyśmy sprzedać. Tu chyba nam, okej. Okay. Mamy szaliczek i nie ma gorszych statystyk, ponieważ jest legendarny. Więc może by było... No to między odcinkami zrobimy, jeżeli... Jeżeli mi się uda tam zajść jakoś do pokoju życzeń... To na pewno wam pokażę w następnym odcinku, co to był za przedmiot i jak wyglądał. Jaki miał statystyki. Te okulary są przedziwne. Uż, to będzie wyścig. Rozumiem, że zaczynamy od tego? Czy bez różnicy? Bez różnicy. No, kurczę, takie przyjemne to nawet jest. No, tu prawie nie trafiłam.
That's it. Mamy zrobione to, co... A, kurczę, szkoda. Ale przy okazji, skoro tu jesteśmy, tu widać jakieś ruiny, a ci jego moście nie Rebellion. Wyglądają za ciekawe. No właśnie. Okej, on coś mówił o płaszczu pelerynie. Ktoś mnie zauważył. Zrobimy sobie mały rekonesans. Kurczę, to jest taka wypasiona ta baza, bym powiedziała. Które mają levela? To mnie interesuje. A to po... Uuu, 25 i ma to samo zaklęcie, które i ja mam. No dobra, oni są do zrobienia. O! No to jak już tu wpadliśmy, no to... O kurde. O, ktoś tu koło nas jest jeszcze. That's just the beginning. Had enough. Nie wiem, czemu butla nie poszła. Incendio. Okej. No to był czarnoksiężnik. Chyba, że oni wszyscy się wliczają w tych czarnoksiężników. No nie. Zobaczcie, byśmy mieli ten... Kurczę, musimy te zadania z tymi zwierzętami jakoś tam porobić. Nie wiem, kiedy ona się zgłosi do nas, ta dziewczyna z jakimś właśnie... I coś podejrzewam, że jak teraz ich tu pobijemy, to oni do zadania znów nam się pojawią. Jeszcze musiałbyś trafić. Co on nam tu rzucił? Ej, to było ciekawe, tego się nie spodziewałam. No fajnie, gdzie trafiłam? O, to jest skat popiełków. Ej, to on jest mocniejszy. O! Jak tam się czaruje? Okej. Nie tego! No dobra. Co? Nie wiem, coś tu się wydarzyło niedobrego. Poszło nie to, co powinno. Poczekajcie. Kurczę, nie wiem, jak rozbić te ich tarcze. Bo widzę, że ognie mi nie wychodzi. Time for some. Defender. Confringo. Expulso. No kurczę, jeszcze ten powstał?
Wow! Okej, z tego dostała, nieciekawe. Czekajcie, bo coś tu leży. No właśnie. No, chyba nie. Ilu ich tu jest? Mam wrażenie, że cały czas się po... pojawiają nowi. To nam jest potrzebne. Mhm. Au, to dostałam. Okej. Gdzie oni są? To jest jedno na górze. Aj się schowała, cwaniara. Nie tak! No gdzie ona jest? Halo? Revelio. Biegnie. Patrzcie, jaka zawzięta. To jest jedna, a ta tutaj? Nie, I'd find you. Confringo, defend us. Okej. I ta tutaj gdzieś. Revelio. Back for more, I see. Patrificus Totalis! Patrificus Totalis! Confringo! Chyba padła. Shame nobody saw that. Co prawda nie zabiliśmy jej ostatnim tym pociskiem, tylko wybuch sprawił, bo chyba była podpalona. Ciężko mi powiedzieć. Już coś z niej tam spadło, wypadło. Tak jest. Eliksir, ten, który straciłam tutaj na leczenie, jak widać. Luźny szkolny sweter. Nie będzie na sprzedaż. Co my tu jeszcze mamy? Fajnie wyglądają te mury, bym powiedziała. W ogóle ta gra jest bardzo ładna i tak jak ktoś zauważył, tu się sporo odbija, mimo tego, że nie mamy tego RTX-a włączonego. Okej, i tu coś jeszcze ciekawego jest. Aha, to jest zamek, no i ten biedny zwierzak do uratowania. No nic, jeżeli będziemy musieli tutaj wrócić, by uratować to zwierzę, to po prostu sobie, powiedzmy, teraz poekspiliśmy, tak? Mam wrócić do damku Gawy. No dobra, a jeszcze tak spójrzmy na mapę, czy tu nie ma niczego w pobliżu, bo... ale żeśmy zawędrowali, bo ja miałam przecież wybrać się tutaj, tak? Schodziliśmy z tego wzgórza. A, i chyba tę lokację zrobiłam. Tę? Chyba tę. No to tutaj były skarby do podniesienia i zagadka Merlina do rozwiązania. Tak naprawdę nic tam więcej nie było. Coś takiego jak ta lokacja. Mniej więcej. Ale źródło mocy to chętnie odwiedzę.
Revelio. Nie ma tu wrogów? Poważnie? Spodziewałabym się, że jednak są. Patrzcie, patrzcie na to, co oni nam tu pokazują. Tu nam jest potrzebna noc. Tu... O! Nie mogę. Nie, nie mogę. To pewnie musimy odbyć jakąś lekcję. Revelio. Poczekaj, co tu nie było? Ja mam wrażenie, że my tu byliśmy. Sobie tam się połóż na razie. No, skacz. Nie jest znowu tak wysoko. Tak, byliśmy tu kiedyś. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale byliśmy na pewno. No, ale wtedy nie mieliśmy dokończonego tego zdania. Z komnatą mapy, czy pokojem mapy. Nie, to komnata była mapy. I teraz tak, potrzebne nam są trzy punkty. Pytanie, gdzie one są? Gdzie to rozwidlenie? Okej, tu jest chyba jedno. Dobrze widzę? Tak jest. Dobra, zebrane. Jeszcze dwa. Revelio. Tu chyba będzie trzeba użyć miotły jak nic. Wezpniemy się do góry i zobaczymy. Pewnie jedno będzie, no właśnie, gdzieś w tym miejscu. Ale nie wiem, gdzie jest dwójka. Muszę zejść? Naprawdę? No dobra. Ach, tam jest, widzę cię już. I tu będzie trzeba wlecieć w ten sposób. No nie, nie było. Nie, zebraliśmy, poradziliśmy sobie. Czyli to miejsce mamy już zaliczone. O, skrzynię skarbów, słuchajcie, tutaj zostawiłam jakąś. Ale zaraz mamy obok... Kurczę, też źródło mocy. Więc może wybierzemy się tam. Już nie będę wam pokazywała tego samego. Tylko wybierzemy sobie inną lokację. These rocks have seen better days. O, w ten sposób. Czyli jeszcze na drugą stronę sobie lecimy. A tę skrzynię... O, a to co to? Poczekajcie. Revelio. Proszę bardzo, Ulę strony przewodnika. Świat czarodziejów, tak samo jak świat Mugoli, potrzebuje miodu do herbaty. No. I mam tu jaskinię pod wodą, widzę jeszcze. To może, skoro tu jesteśmy... Mogę sobie tak ładnie spać tutaj? No i ekstra. I to taki... Kurczę, taki trochę większy ten wir, bym powiedziała. Czyli gdzieś nas przeniesie. No właśnie. Gdzie my jesteśmy? Co my tu robimy? Okej. Revelio. I znów są te drzwi, z którymi nie wiem, co robić. Nie można ich naprawić. Lumos. Fajnie, fajnie, to nie to. To się w ogóle tu nie nadaje. Słyszeliście jaki dźwięk? Ej, fajnie zaklęcie wypowiedział tak. Nie zawsze to robi. O, teraz ładnie. A ja wiem dlaczego, bo my jesteśmy w ukryciu i on tak fajnie szepcze teraz. O, to co to jest? Nie mogę przejść. Okej, tu się chyba przyciągamy na nowo, tylko problemem jest to przejście. Nie wiem, co z nim zrobić. Gdyby się... Poczekajcie, czy my będziemy mieli dostęp do takiego zaklęcia?
Jak bombarda? To jest transformacja, tu już mamy. A mogłabym jeszcze spróbować to? Dobra, skoro nie to, to może, ale wątpię to. Nie. Nie widzę bombardy niestety. Momentum. Jest tutaj bombarda. I to pewnie się przyda do tych drzwi, tak podejrzewam, więc na razie to my musimy stąd uciekać. Niedobrze. Niedobrze. I teraz nie wiem, czy... Czekajcie, jak to zrobić? Po prostu tak wrócić? Oj, nie wydaje mi... A jednak. No dobra. Sobie wrócimy standardowo. O, tu się ciemno zrobiło. Jak tu potrzebujemy bombardy. Znaczy tak obstawiam, bo pewności nie mam, ale... Rebellion. Coś tu zbierzemy ciekawego. To są pewnie pijawki, tak podejrzewam. Blisko wody to pewnie tak. Fajnie, że... Kurczę, nie rozumiem, tylko na przykład może nie możemy używać czarów jakichś tam tych trudniejszych, ale taki zwyczajny atak z miotłem powinno dać się wykonać. Aha, to jest zamknięte. Więc tu nic nie zrobimy. O, tu możemy, poczekajcie, to od razu podejdę. Znamy tę panią. Dziękuję za przekazanie tych potion. Mam nadzieję, że Pippin's quality will make. Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? What do you have for sale? To znaczy nawet nie tyle, co chcemy kupić, co sprzedać. Więc sprzedamy, bo te wszystkie rzeczy są gorsze od tych, które nosimy. Szósty level, natomiast statystyki... O! Thank you for stopping in. Ej, to nam teraz pokazało, że mam statystyki gorsze. Nie wiem, czy zauważyliście. Czy ona chciała jeszcze z nami o czymś porozmawiać? Nice to see you again. Likewise. What can I help you with today? O, podpytać o wioskę i pani sklep. I'd like to ask you a few things, if you don't mind. What would you like to know? Would you mind telling me a little about Keenbridge? You've likely heard talk of the thieving troll that unfortunately settled in the area. Been terrorizing people, robs all who pass by. So you'd be wise to remain vigilant whilst traveling near Keenbridge. You would not want to come face to horrid face with that monstrous thing. Ale troll to brzmi jak zadanie dla nas, prawda? What sorts of things do you sell? Potions. I brew each one myself, using only the finest ingredients. I assure you, you won't find their equal anywhere, even in Hogsmeade. How did you come to live here in Keenbridge? I've only been here a few years. Used to sell my wares as I traveled. It was an exhausting life, but I never minded it. One day, my travels brought me through Keenbridge. I fell in love. Though my travels continued, my heart remained here. So I eventually returned and opened this shop. Been here ever since. I shall live out my days here in Keenbridge if I have any say in it. Which I suppose I do. No dobrze, no to już wszystko teraz wiemy. No to wychodzimy. Just having a look around, if that's all right. Tylko się rozglądam. Please, let me know if you find anything that interests you. And thank you for stopping by. Trochę jej maniery się zmieniły. Na całe szczęście. A ten troll, co ciekawe, gdzie on jest? W pobliżu podobno. Bo gdzie to jest? Gdzie to dokładnie jest? Bo tak kręcimy się tu drugi raz. Już tego trolla jakoś nie widać.
Jeszcze kradnie podobno wszystko z wioski. No mówię, zadanie dla nas. Czy my tutaj będziemy w stanie? Serio? Jak my możemy wejść do środka? To nie. Tu możemy? Możemy zniszczyć, ale to nam kompletnie nic nie daje. Co najciekawsze też, słuchajcie, tutaj nie ma żadnej kłódki, którą moglibyśmy zniszczyć albo... No wiadomo, zniszczyć to w tej chwili nie, ale no będziemy mieli prawdopodobnie zaklęcie, które nam umożliwi otwieranie zamków. Natomiast tu żadnego zamka nie ma i to mnie zastanawia. Może tu będzie jakaś bitka z trollem, ten troll to zniszczy. Dobra, albo po prostu ponosi mnie fantazja, ale trolla nigdzie nie widać. Za to. To już widać z daleka. I mamy zebrane. Tu chyba mamy most. Nic ciekawe. Most. No. Jednak rzeczka jakaś płynie, więc można powiedzieć, że most. Okej. Okay. I teraz tak. Już jesteśmy niedaleko, ale tu widzę coś. Castle. Must have been quite stately in its time. Okej. O, i wilki. Chyba. Tak mi się wydaje. Pewności nie mam. Sprawdźmy sobie sylwetki. Tak, to wilki. Są za górką. Zaraz je napotkamy, zbierzemy, bo nie wiem, czy te skóry też nam nie są do czegoś potrzebne. To znaczy na pewno są, bo tak chyba... Nie wiem czemu. O, i motyle są. Kurczę, ten ogień mnie myli zawsze. No tego jeszcze nie testowaliśmy. Myślałam, że uderzy w ziemię, prawdę mówiąc. Tego i tak nie zbierzemy. Nie wiem, czy już motylki się uruchomiły? Chyba nie. No. Revelio. A no tak, to było trzeba aktywować. I to wszystko. A czy one już były na miejscu? No dobra. No to łatwo wyszło. I teraz tak, przed nami jakieś ruiny. Pytanie, co w tych ruinach, prócz tej mocy? Jacyś przeciwnicy? Patrzcie. Miejscowi twierdzą, że tę serwetkę zostawiono tu jako hołd dla uwielbianego skrzata domowego, który marzyłby kiedyś założyć ją na siebie. Ale słodko. Ej. Ale fajnie. Revelio. Teraz poczekajcie. Tak? Dokładnie tak. A w skrzyni klasyczny kapelusz czarodzieja. Okej, to nie będzie problem. Tu jest jeden. Tu jest jedna odnoga tylko i wyłącznie. A nie powinno być trzy? Revelio. A, to było takie... Tam jakieś wyższe levely, takie nieciekawe dla nas na ten moment. Okej. O nie. Niedobrze. Tak, to jest, jak się zapomni telefonu wyciszyć. Dobra, mamy to. I teraz tak. Tu jest w ogóle wejście do jaskini, co ciekawe. Mi się wydaje, że powinien być jeszcze jeden punkt. Revelio. Tylko ja tu go nie widzę. Gdzieś w tę stronę bardziej? I should investigate.
No, nie widać tego nigdzie. Na drzewie już było. Nie wiem, spróbujmy podejść, bo nie jestem... A, jest. Teraz widać. Kurczę, trochę tak daleko... rozsiane. That solves that. Rozrzucone od siebie. To możemy to zebrać? Fajnie by było. Okej, okay, bo widzę, że pominęłam, albo już się odnowiły, nie jestem pewna teraz. Już tak przyjemnie się, słuchajcie, na tym miotle lata. Ale to by było za wygodne, bo praktycznie nigdzie nie byłoby trzeba iść o własnych nogach. Jak niedostępne. Dobra, mamy to. Okej, okay, tamte punkciki mamy zebrane. I poczekajcie, czy te punkty to właśnie nam w talenty dodają punkty, albo mamy jeden. I tak myślę, że na razie to ja sobie potrzymam te punkty, bo nie jestem pewna, na co je wydawać. Co my tu mamy? Biegłość eliksiru Edarus. Ja bym chyba wolała pójść w te roślinki. Chociaż takie eliksiry też możemy dość szybko wypić. Ale co my mamy? Dobra, mamy to zadanie z Madame Kogawą, bo wykonaliśmy te zadania z balonami, ale tak się zastanawiam. Właśnie, czy stać nas na modyfikację, bo można by było ją zakupić, zamontować, klucze Dedala to się jakoś robią, chyba tam nam trzech brakowało, tak jest. To jest ciekawe, nie wiem gdzie to zrobić. A, no i teraz tam zostały te zadania tutaj, tak? Księżycowa Niedola Woźnego i hełm Urtkota. I tutaj musimy się spotkać z Sigroną w basze pod trzema miotłami. Te bym jeszcze jednak zostawiła i zrobiłabym profesor... Tak, bo mamy do nich wrócić, więc to jest szkoła. Jak to zrobimy, to możliwe, że dadzą nam nowe zadania. Dziwię się, że pani od tego przedmiotu ze zwierzętami jeszcze do nas nie napisała. W każdym razie, wybierzemy się w takim razie do szkoły. Okej, okay, ale tak na spokojnie. Czemu mi tutaj pokazują, że jest wejście gdzieś? Czekajcie, no trzeba to sprawdzić niżej. No teraz tak, tu podejrzewam, tego wejścia nie ma. Możliwe, że jest w tych ruinach tutaj gdzieś. Nie zauważyłam. Trzeba to obadać, bo szkoda by było to zostawić, no. Revelio. Lumos. Revelio. No tak powiem wam szczerze, że ja tu nie widzę żadnego wejścia. Tam coś ładnie zasyczało, ale to by było na tyle. Coś pod nami jest, ale nie wiadomo gdzie. Lumos. O. To jest ewidentne. Gdzieś pod spodem. Tak? Ale co? Bo ja tego nie widzę. Gdzie jest wejście do tego? Może w ogóle w innym miejscu. O, o, o. I to wygląda obiecująco. Ale... widzę, że my nie możemy tutaj wpłynąć. Niedobrze. Dobra, chyba trzeba stąd wyjść. Przy okazji... to się jeszcze znajdzie, na spokojnie. Na pewno tego nie zostawimy. Zrobimy sobie... What do you have in store for me this time?
inne zadanie. No i dobrze, pytanie. Na czym to będzie polegać? Dobra, już wiemy, że to nie to. To też nie. Podejrzewam, że nic z tego. Nie. Ognia też nie. O matku, co tu się dzieje? To poczekajcie, to skoro nie to, to co to może być? Spróbuję to u Leviosa. Wydaje mi się, że to nie to. Jednak. Co tu jest? Czasami jest tu takie podpowiedzi. Tu jest kryształ w środku. Nie, to nie. A może... Nie, to też nie będzie ten lód. Czyżbyśmy w końcu trafili na jakieś zadanie? Reperum nie działało, prawda? To nie zadziałało. To tak samo. Spróbujmy przyciągnięcie, ale też nie. No bo teraz tak, tu są te punkty takie zielone. Jakbyśmy tam mieli przyciągnąć. Pewno nie działa? Kurczę, a ja zmieniam te, a zapomniałam, że już mam 4. Czego nam tu brakuje? A właśnie, jeszcze... ale to raczej nie jest zamieniono. Bombarda, to nie działało, to też nie działało. A to ciekawe, bo bym pomyślała, że jednak to, prawda? A może to do nich coś trzeba przyciągnąć? Lumos. A, no właśnie. Okej. I co? To źle jest? A, w ten sposób. Okej. Teraz tak, tu jeszcze mamy te motylki. O nie! Okej, o jeden krok za daleko. To nic. Spróbujemy teraz w jakiś delikatniejszy sposób. Na przykład wejdziemy na most. Dobra, i tak się bałam właśnie, że tutaj nie podłapią. I chciałam zejść tylko o tu, w to miejsce. I to powinno, no właśnie, to powinno już nam starczyć. Dawaj, biegniemy trochę szybciej. O. I czy to będzie wszystko? Czy jeszcze coś tam jest? Jeszcze jedna grupa gdzieś musi być. Lumos. Dobra. To nie wiem, czy czegoś podobnego wcześniej nie było. Gdzie one mi uciekły? Już wchodzi, to gasi. No dobra. Ale ładnie. Not so tricky after all, Merlin. No dobrze, kolejne zadanie. Kolejna zagadka Merlina za nami. Coś tu mamy ciekawego. Proszę. I proszę bardzo. Teraz tak to będzie ładnie się tutaj uśmiechać i świecić nam. Nie wiem, czy czegoś podobnego nie było już. No ale. Co mieliśmy zrobić? Zawsze nam coś przeszkodzi po drodze. Revelio. Zawsze jest coś ciekawego, jest gdzie skręcić.
Okej. Okay. Tu jakaś skrzyneczka. Miejsca mamy. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale wcześniej oznaczenia na padzie, prawda? Kwadrat, trójkąt, koło były kolorowe. Natomiast teraz, nie wiem, czy zauważyliście, jest to czarno-białe. Jakiś patch był taki drobny? Czy... Ustawień żadnych nie zmieniałam, więc... O, pająki, nasza ulubiona, kurczę. O. Dobra. Accio. Defendo. Incendio. Confringo. Nie, to nie był taki wróg, żeby było warto, przynajmniej tak myślę, używać na nich mandragory, Tu mamy mrocznego wilka. Widzieliście? I znowu mandragora. No kurczę, jak znajdziemy jakąś grupkę większą, to może użyję tej mandragory. Jeszcze jeden tu jest. Accio. Incendio. Revelio. No tu jest może ten dom czerwonego kapturka. I teraz tak, tu też nie wejdziemy. Muszę iść na tę lekcję, muszę dostać to zaklęcie jakieś... Ja nie pamiętam, jak to było, Alohomora? Czy coś takiego? Na bank jest, skoro są wszędzie te kłódki, chociaż jak wiemy, grając, to niektóre te pomieszczenia same się otwierają. Jeżeli chodzi o postęp fabuły, tak? To coraz więcej pomieszczeń stoi przed nami otworem. Okej, to też nasze. Bo zwyczajnie musimy tam w związku z fabułą wejść. Revelio. No właśnie chciałam mówić, że mam wrażenie, że mój pad zaczyna dryfować. I tu się jakieś dziwne rzeczy zaczynają dziać. Nie jest to na ten moment mocno uciążliwe. Ale też się tak zastanawiam, ponieważ jest... Oho. A co to jest? Wotory. Jezu, one są straszne. Wiecie co, ja go tak lubię, bo normalnie nie mam na niego siły. Strasznie tankowate są. Ła! W ogóle nie o to chodziło, ale skoro tak wyszło... Nie było nawet źle. Okej. Okay. Myślę, że to powinno... załatwić sprawę. Ale takie powiem wam... Tacy nieciekawi są te... Takie te błotory jest z nich. Kurczę, to teraz wygląda. To by mógłby być dobry obraz. Nieprawdaż? Trochę mi nawet przypomina... jakiś taki kadr z Wiedźmina trzeciego. Do you sound? Co to jest? Czemu on tak dziwnie aha, okej. Okay. Czegoś szuka. No zgubił ewidentnie, biedak. Revelio. Dobra, miotła i w drogę, bo zaraz znowu coś zauważę. Ja tutaj, słuchajcie, kończę. I widzimy się na miejscu. Może tam pozbieram jakieś roślinki po drodze i... No, a może zawędruję... A może zawędruję, słuchajcie, do pokoju życzeń, pohoduję tam trochę rośliny, bo widzę, że nam się... bo widzę, że nam się kończą... Kapuchy? To takie nawet. Dolecieli. Zdążyli. No to kolejny wilk. Dobra, wiecie co? Jeszcze tego wilka sprzątniemy. A, i tu są dwa. To nie wiem, czy to jakieś nie będzie zadanie, że ludzie zagrożeni tam. O, teraz było ładnie widać, jak odbił się ten nasz czar. Do kolegi. To się przyda. Okej. Okay. No dobra.
To ja wam dziękuję serdecznie za ten odcinek spędzony razem i oczywiście zapraszam was na kolejny, który pojawi się niebawem. A do tego czasu trzymajcie się ciepło. Hej, hej.